Cześć, witajcie. Ja jestem Dariusz, a to jest kanał Przebudzonko Ścieżki Wolnej Woli. Na moim kanale poruszam się po tematyce ogólnie duchowej, ale ja tą duchowość nie oddzielam od na przykład szamanizmu, ani od tematów kosmicznych. Dla mnie to wszystko jest spójne, to jest jedno. Ja tego nie klasyfikuję jako odrębne rzeczy. Niemniej mam nadzieję, że te tematy kosmiczne was interesują, ponieważ mam dużo pomysłów na nagrania w tym temacie. Na pewno chciałbym się przyjrzeć temu, co mówił Billy Mayer i jego historia, albo George Adamski. Na pewno bym chciał zrobić odcinek o Barbarze Marciniak, o Alaje, który jest inkarnowanym plejadianinem, może o materiale Ra, czyli prawo jedności. Tematów jest sporo. A mówię o tym, ponieważ teraz właśnie będziemy rozmawiać na tematy gwiezdne. Nie tak dawno miałem wywiad u Zygiego z Teksasu, gdzie przedstawiałem koncepty związane z Federacją Galaktyczną. I tym razem też będziemy rozmawiać o Federacji. Niektóre rzeczy, które mówiłem w tamtym wywiadzie, będą powtórzone, tyle że w rozszerzonej formie. Teraz chciałbym nie w formie, wiecie, rozmowy, dialogu, tylko bezpośrednio opowiem wam o Federacji, ale by to zrobić, będę musiał przypomnieć pewne rzeczy związane z galaktyczną historią, aby nadać temu wszystkiemu kontekst. By było wiadomo, co z czego wynika i w jaki sposób. I tutaj ważne założenie, że to, co ja mówię, to nie jest absolutna prawda. Będą tam jakieś uproszczenia, skróty. Ja nie wiem absolutnie wszystkiego. To, co mówię, może być właśnie takim trochę uproszczonym obrazem spraw, ale mniej więcej jak to wygląda wedle mojego aktualnego stanu wiedzy, który oparty jest na w sumie różnych źródłach, ale to nie będę przedstawiał różnych konceptów. Ja opowiadam teraz o spójnym koncepcie, który głównie bazuje na informacjach z Cosmic Agency, ponieważ to uważam za najbardziej wiarygodne, bardziej sensowne, najbardziej spójne i mogę znaleźć tutaj punkty odniesienia, które na jakimś poziomie są weryfikowalne. Ale rzeczy, jeszcze jedna kluczowa, gdy będę opowiadał o Federacji, momentami może to będą rzeczy trudne i chciałbym, żebyście wiedzieli, że po pierwsze, ja nikogo nie straszę, mój filmik nie ma wydźwięku negatywnego, wręcz przeciwny, on służy tylko dla pozytywów. I tego straszenia jako takiego nie będzie. Po prostu wytłumaczę, skąd ból i cierpienie na przykład na Ziemi. Ale też przede wszystkim, opowiadając o pewnych rzeczach, nie chcę usprawiedliwiać tego, co jest na przykład stanowiskiem Federacji. Jednakże, aby jak najlepiej to wyjaśnić, muszę wejść w ten punkt widzenia. Więc pamiętajcie, że to, że przedstawiam pewne sprawy i jakoś pokrętnie tłumaczę czy usprawiedliwiam, to nie wynika z moich poglądów, tylko staram się jak najwierniej oddać to, co prawdopodobnie powiedziałaby Federacja, jakie byłoby jej oficjalne stanowisko będące usprawiedliwieniem, dlaczego tak, a nie inaczej. Dobrze, zacznijmy. Jak już mówiłem, musimy nanieść tutaj kontekst historyczny. Zatem Federacja, można powiedzieć, że patrząc z naszego liniowego punktu widzenia, ona ma z 900 ponad tysięcy lat. I no, czym jest Federacja? Federacja Galaktyczna, zwana także Federacją Zjednoczonych Planet, jest to zbiór, unia, sojusz różnych ras, które mają działać na podobnych prawach, ponieważ mają podobną wizję, podobne wartości, co ma usprawniać ich koegzystencję, ale tak naprawdę ta federacja zrodziła się z potrzeby obrony przed atakiem regresywnej rasy gadzich istot. Gadzie istoty zwłaszcza naprzykrzały się rasie liriańskiej, skąd się gady wzięły i tak dalej. W 100% nie powiem, bo nie wiem, chociaż są jasne założenia, do których przejdziemy później, że gady w istocie są kreacją rasy liriańskiej.
zrodzone z ich cienia, będące ich negatywną stroną, która się spersonifikowała w taki, a nie inny sposób. To nie jest tak, że to jest jakaś równorzędna inna rasa, która atakuje. Na pewnym poziomie tak, na innym jest to taka właśnie kreacja wtórna, zrodzona z tego cienia. Gady były silne, rasa liriańska ponosiła ogromne straty. Rasa liriańska, czyli tacy jak mniej więcej my ludzie. My jesteśmy z gałęzi liriańskiej. Lirianie się mogą różnić kolorem skóry. Są tacy, którzy mają niebieską, pomarańczową. Mogą być troszeczkę inni, ale ogólnie można powiedzieć, że są ludziopodobni. I Lirianie byli jedną z ras założycielskich federacji. Pozostałe rasy to przede wszystkim Andromedanie i Arkturianie. I sojusz tych trzech ras założycielskich odzwierciedlany jest w logo Federacji, które przedstawia trzy gwiazdy. Ale tak na dobrą sprawę, więcej ras uczestniczyło w tym założeniu, ale te jak najbardziej się tutaj odznaczają, przy czym wyszczególnić należy Andromedan, którzy mieli swoją wysoką radę Andromedy i to tak naprawdę z niej po części wyewoluowało. Nawiązał się ten sojusz do obrony przed gadami. I boje z tymi gadami trwały wiele, wiele stuleci. To były potężne wojny, na pewno gdzieś tam o nich słyszeliście, nie będziemy się to teraz zagłębiać. Wojny dotarły również tutaj do Ziemi. Lemuria, Atlantyda, te klimaty. Ale takim punktem zwrotnym była walka, która odbyła się na Tiamat. Tiamat była planetą w naszym układzie całkiem niedaleko Ziemi, bliżej niż Mars jest obecnie. I Tiamat była bardzo dużą wodną planetą. I ponieważ to była planeta wodna, to jej powierzchnia była lustrzana i odbijała słońce. Stąd gdzieniegdzie możemy mieć doniesienia, że niegdyś na Ziemi były widoczne dwa słońca. Po prostu to nie było drugie słońce, tylko to był Tiamat, który odbijał słońce. I na tym Tiamat doszło do potężnej bitwy sił Federacji i sił gadów. Można powiedzieć taka ostateczna rozgrywka. I to było już w czasach nieco bardziej nam współczesnych, bo 12,5 tysiąca lat temu, mniej więcej. Bitwa doprowadziła do zniszczenia planety doszczętnie. Użyto broni zarówno jądrowej, broni energetycznej punktu zerowego. Doprowadziło to do destabilizacji planety i ostatecznie zakończyło jej istnienie. To też stoi u podstaw mitologicznego potopu, który pojawia się w wielu wierzeniach, ponieważ ta woda z Tiamat dotarła do Ziemi, stąd doniesienia o jakichś nieprzerwanych opadach deszczu. I po tej wojnie, po tej bitwie, obydwie strony, i strona federacyjna, i strona gadzia, była bardzo osłabiona. I wyjściem, które miało być wyjściem tymczasowym, było zamknięcie gadów na Ziemi. Ponieważ udało się gady tutaj wyprzeć na Ziemię, gady tutaj też miały swój przyczółek, gady miały tutaj niewolnicze kolonie, kombinowały właśnie nad zniewalaniem ludzi, modyfikowaniem ich genetycznym, co wcale nie było takie łatwe i niekoniecznie się powodzi, ponieważ ludzie, te rasy liriańskie, mają bardzo mocne połączenie ze źródłem i gdy nas modyfikowali genetycznie, tak jak się nam to mówi, to nie było trwałe. Ten nasz wzorzec, ta nasza boska matryca brała górę i z czasem od nowa się to wszystko naprawiało. Innymi słowy, człowiek nie był modyfikowany genetycznie. Znaczy był, ale niekoniecznie skutecznie. I gady, doskonaląc kontrolowanie ludzi, doszli do wniosku, że skoro człowiek ma taką moc kreacji, trzeba go przekonać o jego słabości. I gdy człowiek wierzy w to, że jest ograniczony, modyfikowany i tak dalej, to w istocie nakłada na siebie wtedy te ograniczenia. I wedle badań kosmicznych istot obecnie my ludzie mamy absolutnie kompletne DNA. To nie jest tak, że czegoś
tam jest wybrakowane czy zmienione. DNA jest kompletne, tylko że nie w pełni aktywne. Jest zablokowane po części przez nas samych na bazie naszych przekonań, bo takimi to właśnie kreatorami jesteśmy. Ale wracając do meritum. Mówiłem, że po tych wojnach obydwie strony były zniszczone, a gady zostały zamknięte na ziemi. Co mam na myśli, mówiąc przez zamknięcie i że był to plan tymczasowy? Chodzi oczywiście o Matrix. Księżyc, który jest tak naprawdę statkiem andromedańskim, ponieważ Andromedanie byli świetnymi technikami, mają bardzo zaawansowane, ogromne statki, bo Andromedanie są też rasą, która głównie żyje na statkach, nie na jakiejś planecie. I Księżyc jest ich biosferycznym, ogromnym, kulistym statkiem, takim przypominającym Gwiazdę Śmierci z Gwiezdnych Wojen. Teraz jest zasłonięty hologramem, on coś tam był chyba uszkodzony podczas tych wojen. I stamtąd jest rzutowany ten Matrix 3D na Ziemię. Oznacza to, że nadawane są pasma energetyczne obniżające częstotliwości tutaj z wartości piątej gęstości, która to piąta gęstość jest wartością domyślną jakby we wszechświecie, to jest wartość bazowa, do tej trzeciej gęstości, którą tutaj mamy. Granicami Matrixa są pasy Van Allena, czyli taka elektromagnetyczna powłoka, nieprzekraczalna fizycznie, ani nawet energetycznie, jeżeli te wibracje by nie były na odpowiednim poziomie. Można to w uproszczeniu nazwać takim polem siłowym, który zamknął tutaj gady, ale jednocześnie zamknął też ludzi, nas. Jak łatwo się domyślić, z naszego punktu widzenia jest to niesprawiedliwe. Ten Matrix jednocześnie ma za zadanie trzymać gady tutaj, ale w domyśli to było rozwiązanie tymczasowe. Natomiast, jak już mówiłem, to było 12,5 tysiąca lat temu i coś to się przeciągnęło. Przez ten czas wiele się zmieniło. Zmienił się układ sił. Federacja nie jest osłabiona na obecny moment. To jest absolutnie przepotężny twór i to nie jest tak, że Federacja walczy z gadami, bo Federacja nie ma konkurencji. To jest potężna siła, nie tylko na poziomie piątej gęstości, jak i na poziomie również innych gęstości, innych, nazwijmy to, czasoprzestrzeni, które nazwalibyśmy równoległymi. To jest konglomerat wielu frakcji, wielu ras, gdzie każda realizuje trochę swoje cele, każda ma swoją radę, każda niższa rada podlega jakiejś wyższej, jeżeli problem nie jest rozwiązywalny na poziomie niższej, idzie to dalej. Zderzają się różne agendy i nie można powiedzieć o Federacji, czy jest dobra, czy jest zła, bo to wszystko tylko różne punkty widzenia różnych grup, różnych ras i różne interesy w tym wszystkim mają. I w związku z tym w Federacji nie ma też całkowitej jedności. Na przykład gromada Plejad, jej główna rada to jest Rada Alcyon, czyli Rada Układu Alcyon, czyli najjaśniejszej gwiazdy z systemu Plejad, i plejadiańskie rasy, których jest wiele, zostały członkami Federacji, ponieważ Alcyon przystąpiło do Federacji, więc zostali jakby w to automatycznie włączeni. Federacja określa różne zasady, na mocy których opiera swoje funkcjonowanie, jak na przykład, że rasa, która dołącza, to musi być oczywiście rasą interstellarną, rasą międzygwiezdną, a żeby stać się taką rasą, tak naprawdę technologia i duchowość muszą iść w parze. To świadczy dopiero o odpowiednim rozwoju cywilizacji, kiedy to jest zbalansowane. Kiedy technologia by wyprzedziła duchowość, nic z tego nie będzie, ale jednocześnie istnieją też rasy, które mają bardzo rozwiniętą duchowość, a niekoniecznie technologię i też nie są zainteresowane dołączeniem do Federacji. To nie tak, że wszystkie rasy są federacyjne. Niektóre wybrały spokojne życie w oddzieleniu od tego. Główną dyrektywą Federacji jest tak zwana pierwsza dyrektywa, która mówi o tym, by
To jest takie przestrzeganie prawa wolnej woli i o tym, by nie ingerować w naturalny rozwój ras, nazwijmy to niższych, czyli jeszcze nie na tym etapie interstelarnym. Nieingerencja oznacza to, że nie można tam działać czy pomagać w sposób, który byłby nieadekwatny do tej rasy, czyli z takiego wyższego poziomu, żeby nie zakłócać ich przebiegu, co nie zmienia faktu, że można ingerować na poziomie równym dla tej rasy, ewentualnie w jakiś sposób niejawny. Także załatwia się pewne sprawy, ale dana rasa nigdy się o tym nie dowie, że to było załatwione przez ingerencję kosmiczną, tylko to wygląda dalej na działania z tego samego poziomu. Czyli jeżeli słyszymy o jakimś konflikcie na zasadzie, że albo konflikt zbrojny, albo jakieś podziemne bunkry, gdzie są dzieci przechowywane w strasznych celach i później, że wojsko albo jakaś grupa uderzeniowa ich uratowała, często są to kosmiczne grupy, tylko że wszystko jest, cała ta zasługa przypisywana potem danej cywilizacji. Federacja jednak interweniuje otwarcie, jeżeli dana jakaś rasa, planeta ma kolektywną wolę takiej interwencji, na przykład cierpi. Tak było w przypadku Alpha Centauri, gdzie gady miały swoją kolonię, na którą były transportowane zbiory ludzi z Ziemi, gdzie byli dosłownie trzymani w zagrodach, hodowani na mięso, rzeźnie, zjadani i byli zniewoleni dosłownie. No i tak, była tam bezpośrednia interwencja. Federacja przyleciała, wystrzelała gady, ludzie zostali uwolnieni, a następnie otrzymali pomoc od innych pozytywnych cywilizacji w utworzeniu społeczeństwa opartego o te same wartości poszanowania każdego wolności, wolnej woli, jak to jest w zaawansowanych innych cywilizacjach, ponieważ to jest taki schemat, nie że narzucany, tylko wypracowany, że w świecie, gdzie, wiecie, nie ma ubóstwa, jest wolna energia, nie ma problemów z zasobami, każdy ma tak naprawdę co chce, to znika wiele takich naszych codziennych dylematów, jak o, co będę jadł, gdzie będę mieszkał, a skąd pieniądze, to wszystko jest po prostu dla każdego. To nie jest problem. To nie jest coś za coś, tylko to jest po prostu. Każdy ma praktycznie co chce, każdy rozwija się w sposób jak chce, nic nie jest wymuszone. Cała władza to tak naprawdę rady, w których może zasiąść każdy, kto miałby tylko na to ochotę, a tak naprawdę nikt za bardzo nie chce się bawić w politykę, bo każdy ma inne pomysły na własny rozwój i doświadczanie. Więc ludzie, którzy zostali wyzwoleni, byli tego uczeni. Natomiast czemu tak się nie stało u nas tutaj na Ziemi? Dlatego, że gady nie zniewoliły nas w sposób taki dosłowny. One zniewalały nas mentalnie poprzez naszą wiarę w nasze ograniczenia i to, że utworzyliśmy pewien system, który podtrzymujemy. Nasze przekonania kształtują rzeczywistość, kształtują świat. I większość ludzi w tym kolektywnym wymiarze nie wie, że jest zniewolona. Mają przekonanie, że życie tak wygląda świat. No praca, wiadomo, żeby pieniądze były, na utrzymanie się, nie ma lekko. No i to jest taka typowa właśnie narracja, że życie jest ciężkie, trudne, bez pracy nie ma kołaczy. Rządy, a co zrobisz, nie ma na to siły. To wszystko są kolejny mentalne, które są nam wtłaczane. Już nawet nie mówię o Hollywood, nie mówię o filmach, gdzie owszem, tak, jest pokazywane wiele rzeczy, które ma nas programować. Często też prawda ukrywana jest w filmach. Nawet sama koncepcja federacji, to ich logo, pierwsza dyrektywa, o której mówiłem, to wszystko było w serialu i filmach Star Trek. I żeby było jasne, to nie tak, że ktoś się zainspirował Star Trekiem i teraz opowiada o federacji, tylko twórca Star Treka był informowany o tych konceptach, które ma umieścić w swojej twórczości. To wyszło stamtąd, oswajanie ludzi. Tak samo jak chociażby Obcy z filmu Obcy. To jest
mniej więcej prawdziwa istota, prawdziwa drapieżna istota, która gdzieś tam w kosmosie jest rozpowszechniona, ale tutaj jest pokazana po prostu w filmie. I jest tego mnóstwo. W wielu filmach hollywoodzkich jest pokazywana prawda, która jest przez nas brana właśnie jako rozrywka. No bo potem jak ktoś pokaże prawdę, no to ludzie nie wierzą. To już to było na filmie. Federacja, jak już mówiłem, to są różne frakcje, różne grupy. Taka ich główna siedziba to jest Saturn. Na Saturnie, dokładnie gdzieś w pierścieniach Saturna. Jednocześnie Federacja, chociaż mówię, na jednym poziomie możemy ją odbierać jako kogoś pozytywnego, przecież niby strzegą tego ładu w galaktyce, ale w sumie to czemu nas nie wyzwalają, czemu nam nie pomagają? No cóż, bo z innego poziomu to oni są większym zagrożeniem czy też problemem niż gady, ale mówię, to tylko zależy od punktu widzenia. Kojarzycie zapewne to logo iluminackie, gdzie jest ta taka piramida z tym okiem. I zauważcie, że ten czubeczek tej piramidy jest odcięty. Dlaczego czubek piramidy jest odcięty? No bo jest hierarchia. Gdzieś tam są zwykli ludzie nie mający pojęcia, co robią, potem są jakieś grupy bogaczy, potem są może grupy gadzie, które znowuż zarządzają tymi elitarnymi bogaczami i tak dalej, rodzinami królewskimi, ale to oko oddzielone od całej reszty, to, które patrzy i włada, to jest właśnie Federacja. Można powiedzieć, że ten szczyt piramidy, to, co się tak zawsze zastanawiamy, gdzie jest ten szczyt, kto tam jest na szczycie, jaka to rada i tak dalej, to jest Rada Federacji, to jest Federacja ogólnie. A odbywa się to na takich zasadach, że obecnie gady, które tutaj zniewalają ludzi, wykorzystują ich wolną wolę. Ale to zniewolenie gadzie, ta cała manipulacja i okropności, które robią, dzieją się za zgodą Federacji, a ściśle mówiąc po prostu za ich przyzwoleniem. Ponieważ gady wychodzą z założenia, że pokazują ludziom pewne rzeczy, ludzie się nie buntują, nie protestują tak naprawdę, kolektywnie nie wołają o pomoc. W związku z tym, skoro nie ma wezwania o pomoc, więc jest zgoda. Jak Federacja ma interweniować, jak jest zgoda? Zatem Federacja pozwala na wszystko, dopóki ludzie kolektywnie nie krzyczą nie. I tak naprawdę, czego chce Federacja? Wielu rzeczy, ale z jednego punktu widzenia chce zmotywować ludzi do szybkiego wzrostu, by przestali grać w grę, by wyszli poza to i krzyknęli po prostu nie, dość, buntujemy się, nie. I ta moc słowa nie będzie w stanie zatrzymać tą spiralę szaleństwa, ale jednocześnie to nie chcą niekiedy osiągnąć poprzez zwiększenie poziomu trudności tego, co jest na Ziemi. Nie mówię oczywiście o całej Federacji, tylko o niektórych frakcjach, ale są takie, które idą w kierunku nowego porządku świata i chcą zainstalowania jakiegoś globalnego, jednego wielkiego rządu, przymusowych różnych rzeczy i tak dalej, po to, żeby ludziom się źle żyło, żeby oni z poziomu federacyjnego mieli większe zbiory dusz. Zbiory dusz, które są na tyle zbuntowane, że tego nie chcą. Wiem, że to brzmi pokrętnie, ja się z tym nie zgadzam, uważam, że to jest chore, a wręcz idiotyczne, ale to jest moje postrzeganie, mój punkt widzenia, a pamiętajmy, że wiele tamtych ras nie ma uczuć takich jak my ludzie, nie ma emocji. To są rasy, te, które są rasami ludzkimi jak my, okej, one mogą nas zrozumieć i one właśnie blokują takie rzeczy. No mówię, tam nie ma jedności w Federacji. Pewne rzeczy, które jedne grupy chcą przeforsować, inne blokują. Jednocześnie inne grupy też zjawiły się w okolicy Ziemi z zamiarem militarnego wyzwolenia Ziemi. Tak, przyleciała cała flota, by ratować ludzi. Oczywiście nie przeszło to. Zostało zablokowane na poziomie federacyjnym. Okazało też się, że ludzie nie są gotowi, ani nawet ludzie za bardzo tego nie chcą. Nie tak dawno, 2 lata temu, był koncept ujawnienia pewnych faktów, przejęcia mediów, nadawania pewnych transmisji otwierających ludzi naprawdę, po prostu odsłaniania tego, co jest. I to się obiło głośno, że coś takiego miały być. Że miały być dni
Nie wiem, czy dochodziły te 3 dni ciemności, ale po prostu dni, kiedy będą media przejęte, będzie nadawana audycja zapętlona, ujawniająca pewne rzeczy. To miało być, to było z poziomu kosmicznego zorganizowane, przygotowane, wszystko było rozstawione, ale nie, zostało zablokowane. Więc to jest takie przeciąganie liny różnych frakcji, jednych, które z naszego poziomu by nam mogły pomóc, inne z naszego poziomu działają na naszą niekorzyść, ale tak naprawdę to, co jest na plus, co jest dobrem, złem, to są właśnie punkty widzenia i ciężko to tak jednolicie rozgraniczać. Ja wiem, że wielu z nas myśli o tym, jakie to bestialstwo się dzieje na Ziemi, dlaczego ktoś na to pozwala, ale musimy też pamiętać, przy czym mówię, ja ich nie usprawiedliwiam, ja po prostu tłumaczę ich punkt widzenia, z ich poziomu postrzegania to, co się dzieje na Ziemi, to my z poziomu duszy wiedzieliśmy, na co się piszemy. Wiedzieliśmy, gdzie idziemy, znaliśmy zasady i weszliśmy w to. To był nasz wolny wybór. Nasz wolny wybór, że nie pamiętamy, bo to jest część gry i my gramy w grę. I teraz rzecz najważniejsza. Oni te tragedie na Ziemi nie uważają za istotne, ponieważ to jest iluzja, to jest gra. Oni, mając świadomość inkarnacji, pamiętając poprzednie wcielenia, będąc w piątej gęstości, dla nich zejście na Ziemię to jest coś jak dla nas na pewnym poziomie pójście do kina. Idziemy na smutny film do kina, tylko że my wiemy, że to jest film, ale możemy się nim przejąć, zżyć z bohaterami, zaangażować. A potem wychodzimy, wracamy do swojego życia i jest w porządku. I oni tak na to patrzą. Nasze cierpienie tutaj jest dla nich jak cierpienie bohatera na filmie. Czyli lubimy niekiedy na filmach czuć emocje bohaterów, od ich dramaty, ich problemy. To się ciekawie śledzi, a uczestnicząc w tym, mamy taki teatr. My w tym uczestniczymy, odczuwamy to na własnej skórze, nie pamiętamy o tej grze na czas gry, ale z tego gwiezdnego poziomu wiele raz jest zdania, że nie ma się czym przejmować. To cierpienie jest cierpieniem w grze. Kończysz grę, wychodzisz i to jest bez znaczenia. Kompletnie bez znaczenia. I nie ma tutaj mowy, żeby komuś pomagać, tylko raczej podkręcać dla większej intensywności gry, dla większego doświadczenia, większego zrozumienia tego, że chcemy zakończyć grę, wyjść z tego i być partnerską rasą, bo oni też nie chcą zniewolenia ludzi. Oni nie chcą być bogami, już na pewno nie chcą wysyłać ludzi na jakieś kopalnie na Marsie czy na innej planecie. To są banieluki. W kosmosie jest obfitość. Nie ma powodów, by tworzyć grupy, które mają coś wydobywać, jakieś surowce, bo są jakieś niedobory czegoś, albo niedobory pracownicze. Wiecie, regresywne rasy, jakieś gadzie, coś takiego mogły robić, ale tak ogólnie z tego poziomu federacyjnego, tu nie chodzi o zniewolenie, tylko tu chodzi o wyzwolenie, ale w bardzo pokrętny, nieprzyjemny sposób. I wiele pozytywnych ras jest zdania, że te rzeczy da rady wykonać inaczej, nie w tak drastyczny, ciężki sposób przeżywania tego. Co jeszcze bardziej istotne, większość problemów tutaj na Ziemi wynika z naszej własnej kreacji. Same gady są naszą kreacją. Tak jak mówiłem, że rasy liriańskie zostały najechane przez gady, gdzie gady były ich kreacją, tak my tutaj na Ziemi poprzez pewne przekonania utrzymujemy gady i negatywne scenariusze w istnieniu. Dlatego one się żywią tymi naszymi negatywnościami, bo są kreacją wtórną. To nie jest kreacja z poziomu źródła, jak my. Nie są. Znaczy, wiecie, wszystko jest źródłem na pewnym poziomie postrzegania. Ale oni w tym wypadku są naszym cieniem, tą kreacją wtórną, która nie ma. Ona nie ma już mocy kreacji. Żeby gady kreowały, potrzebują nas. Muszą zmanipulować nas, żebyśmy kreowali ich utrzymanie, bo inaczej by ich nie było. Nie istnieliby. Nie zasilalibyśmy. Dlatego karmią się negatywnymi
emocjami i rzeczami, bo to ich stwarza, bo tym są. To jest ich wibracja. Więc my utrzymujemy ich poprzez nasze nastawienie umysłowe i to, co generujemy. Natomiast w ich interesie leży karmić nas tym wszystkim i przyciskać, żebyśmy dalej ich zasilali, ich generowali. I właśnie to się musi skończyć. My musimy przekroczyć ten punkt generowania negatywnych rzeczy i ten matrix, który jest nałożony, z jednej strony przytępia naszą świadomość, ale też osłabia tą kreację. I gdybyśmy się tak na przykład teraz znaleźli w piątej gęstości, to nasza kreacja negatywnych rzeczy, nawet podświadomie, zmanifestowałaby się szybciej i pełniej i stworzylibyśmy gady, nawet jakieś może groźniejsze rzeczy, które atakowałyby nie tylko nas, ale i inne rasy. I trochę dla własnego bezpieczeństwa inne rasy wolą poczekać, aż my zrobimy porządek w sobie. Ale wiecie, tutaj jest to błędne koło, że z jednej strony przyciskają nas jeszcze więcej negatywów, jak mamy z tego wyjść, jak oni nam chcą jeszcze dokładać? To jest absurdalne z naszego punktu widzenia. Ja też uważam, że są frakcje, które nie są zainteresowane tym, żebyśmy się wyzwolili, tylko utrzymaniem statusu quo, żeby dalej sobie ta ziemia tak trwała, żeby dalej była po prostu, wiecie, gra trwa. Można sobie przyjść, pograć, ewentualnie wrócić. Chociaż jak już ktoś tu schodzi, to czasami tak się zakręci w tą grę, tak się uwikła, że zostaje, nazwijmy to, wciągnięty w ten cykl reinkarnacji na Ziemi. Ale to dlatego, że tak uważamy. Wszelakie machiny reinkarnacyjne, przejmowanie duszy, takie doniesienia są, ale ponownie, to nie jest tak, że coś nami włada i nie mamy co zrobić, ojej, maszyna na duszę mnie wciągnęła, tylko to jest przeświadczenie, to jest rozpuszczenie plotki o istnieniu archontów, którzy są silniejsi, bogów, maszyn na duszę, bo wierząc w to, w ich istnienie, kreujemy je, zasilamy, a wtedy mogą na nas oddziaływać. Ale jeżeli nie ma tego w naszych przekonaniach, nie rezonujemy z tym, to tego nie będzie, chociaż też trzeba zaznaczyć, że to, czego doświadczamy, to jest rodzaj umowy, której zasady wynikają z pewnej matrycy będącej splotem naszych kolektywnych przekonań, taka średnia, taka frekwencja dominująca tego wszystkiego, czym emanujemy. Więc kreacje innych tak mogą negatywnie wpływać na nas, ale jednocześnie już często to powtarzam, że łódka nie tonie od wody, po której wpływa, a od tej, która wdarła się na pokład. Więc mamy też siłę, żeby się temu na jakimś poziomie oprzeć i nie dać to wciągać. Mówiłem też, że my na Ziemi czasami się właśnie uwikłamy w te cykle ziemskie i to wynika też z tego, że my na Ziemi jako dusze to nie jest tak, że jesteśmy ziemskimi duszami. My praktycznie wszyscy jesteśmy gwiezdnymi nasionami. Gwiezdnymi duszami, które się wcielają z wielu, wielu różnych innych ras. Tyle, że wszyscy wybraliśmy ten model skafandra, to ciało. Dlatego jesteśmy tak bardzo różni, tworzymy różne kultury. Jest duży miszmasz, duży synkretyzm, bo jesteśmy setek tysięcy różnych cywilizacji. Tylko, że aby działać we wspólnym środowisku, mamy takie same ciała. Ale nasze dusze pochodzą, nazwijmy to, z innych tradycji, z innych kultur, co się przejawia w tym, co tworzymy. Natomiast to, kogo obecnie nazywamy gwiezdnymi nasionami, to głównie dusze, które mogą być stare, doświadczone, ale przyszły tu stosunkowo niedawno i nie mają wielu inkarnacji ziemskich. A to, kogo nazywamy jakimiś ziemskimi duszami, to też gwiezdne dusze, które tutaj zeszły, ale już mają wiele, wiele inkarnacji ziemskich. I przesiąknęły tą ziemią, tą wibracją i się w tym jakby trochę zastały. Natomiast te dusze, które są tu, mówię, mogą być doświadczone, stare, ale są na Ziemi stricte od niedawna. Jest w nich większa tęsknota do gwiazd, większa pamięć tego, skąd przyszły. Dlatego mogą być niekompatybilne z systemem i dlatego też są niszczycielami systemu i są bodźcem do budzenia. I właśnie gwiezdne nasiona to jest
pomoc ze strony Federacji dla Ludzi. Federacja ma stanowisko, że nie będzie oficjalnej interwencji, ujawnienia, ewakuacji. No, teoretycznie, no, gdyby miało dojść do jakiegoś absolutnego kataklizmu, gdyby może miało być faktycznie jakieś przebiegunowanie, czy totalna wojna wyniszczająca, to wtedy tak. Ale to są takie rozważania teoretyczne, z tego co wiem, nie ma szans, żeby do czegoś takiego doszło. W sensie do kataklizmów, wojen. Bo wojny były już też powstrzymywane zaocznie wiele, wiele razy więcej niż można zliczyć. A my na Ziemi żyjemy w ogóle w fałszywych przekonaniach odnośnie naszej historii, tego co się działo, w fałszywych przekonaniach odnośnie nauki, tego jak wygląda świat. Nawet nasza pojmowanie fizyki, pojmowanie matematyki, to wszystko jest przekłamane. To znaczy, do pewnego poziomu te rzeczy są prawdą, ale powyżej pewnego poziomu otrzymujemy już błędne wyniki, ponieważ nie mamy pewnych zmiennych, które dopełniałyby spraw. Na przykład nasz system jest dziesiętny, podczas gdy w kosmosie używany jest system dwunastkowy. I nasz dziesiętny pozwala na dojście do pewnych rzeczy, do pewnego poziomu, ale powyżej już się nie sprawdza. Dlatego mamy takie samoograniczające się systemy przekonań, które potwierdzają się w swoim obrębie, ale potem już dają błędne wyniki. Dlatego jesteśmy zamknięci w takich wielu, wielu bańkach i z tego wszystkiego warto się powydostawać. I gwiezdy nasiona, które tutaj doświadczają, są właśnie tym, co ma być bodźcem pomagającym dla wzrostu, bo wszystko się wznosi. Jest też, nazwijmy to, pomoc energetyczna z centralnego Słońca Galaktyki. Wibracja idzie w górę, wszystko idzie w górę i to przebudzenie, to wyzwolenie ostatecznie ma wyjść od nas. Natomiast ja nie za bardzo podchodzę pozytywnie do tego, jaka jest narracja Federacji, chociaż chcę powiedzieć, że staram się ją zrozumieć, myślę, że ją rozumiem, rozumiem ten punkt widzenia, ale nie mogę go poprzeć. Chociaż miałem kiedyś takie wyrzuty sumienia, czy może nie oceniam ich zbyt ostro i czy ja z poziomu piątogęstościowego jako istota tam, czy ja tutaj tak samo te sprawy postrzegam. Być może ja z tamtego poziomu też to widzę jako zejście w grę. Teraz się tutaj pieklę, że ojej, straszne rzeczy, powinno być inaczej. A być może po powrocie do piątej gęstości, do mojej gwiezdnej inkarnacji stwierdzę, okej, Ziemia, ciekawa rzecz. Niech sobie to trwa dalej. Ale nie, myślę, że nie. Myślę, że tendencja jest raczej taka, że gwiezdne nasiona schodzą tutaj, doświadczają, wracają tam i mając lepsze pojęcie o tym, jak jest w grze, to mogą i z tamtego poziomu coś tutaj próbować zmienić zasady i działać dla naszej korzyści. I liczę, że tak będzie. Ta narracja, czy mamy to zrobić wszystko sami, czy z pomocą, ja stwierdzam, że my nie musimy wybierać. Bo doszedłem do wniosku, że wielu ludzi mówi, że nie chcą pomocy kosmicznej, my tu ludzie musimy zrobić wszystko sami. Wiele raz kosmicznych też mówi, że wy ludzie musicie zrobić sami porządek na Ziemi, ale jednocześnie ich pomoc jest, tylko zakulisowo, zaocznie ich statki czasami udają ziemskie myśliwce, ich oddziały udają ziemskie oddziały wojska, a gwiezdy nasiona, którymi jesteśmy, to w istocie jesteśmy istotami kosmicznymi, więc ta pomoc jak najbardziej jest, tylko niekoniecznie w takiej formie, jakiej byśmy sobie wyobrażali jako taką bezpośrednią interwencję ze statkami kosmicznymi na niebie, chociaż niczego nie można wykluczyć, bo rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy mieli wizję właśnie takiego rozwoju spraw, i ja nie uważam, by to była wizja negatywna. Ja bym się takiego czegoś nie bał. Ja nie uważałbym też, że nas jakoś wielce wyręczają, bo gdyby miała być taka interwencja, raczej nie będzie, ale gdyby, to doszedłem do wniosku, że ja jestem w Polsce, więc nie przyjmę pomocy, dajmy na to, od Niemca, nie Niemiec. My jesteśmy Polakami w Polsce i tylko my mamy zrobić porządek. Ale ja chcę ci pomóc, nie? Ty se działaj tam. Odetnę się. Ja
w szerszym ujęciu. Nie, my w Europie robimy porządek, ty Amerykanie nie, nie będziesz nam pomagał, my tutaj sami. Ale ja chcę wam pomóc, nie? My sobie radzimy sami. I w tym poziomie ziemskim, nie, my ziemianie sami tutaj sobie wszystko uczynimy, ale my jesteśmy tutaj waszymi braćmi z kosmosu, waszymi gwiezdnymi rodzinami, my chcemy wam pomóc, nie, my ziemianie wszystko sami zrobimy. To są sztuczne bariery. Myślę, że ta równość, to partnerstwo, do którego dążymy, to również przyjmowanie pomocy. Nie wyręczanie, nie o to chodzi, żeby ktoś coś zrobił za nas, ale przyjmowanie pomocy jak najbardziej. Przy czym ta pomoc to w głównej mierze rozwój naszej świadomości. Ponieważ wszystko jest świadomością, wszystko pochodzi ze świadomości, jest jej emanacją, to jest energia potencjalna, której nasze przekonania nadają określoną formę i przebudzona świadomość to jest to narzędzie, które jest katalizatorem wszystkich zmian. Zatem tego sobie i wam życzę. Szerokiej świadomości, która działa dla naszego kolektywnego wzrostu, rozwoju. Mówiąc kolektywnego, mam na myśli tak na Ziemi, jak i w kosmosie, bo ja już nie rozdzielam tego. Jesteśmy gwiezdnymi istotami. I to, czy jestem na jednej planecie, na drugiej, czy wcielony w takie ciało, czy w inne ciało, czy to coś zmienia? Ciągle jesteśmy kosmicznymi duszami, ciągle jesteśmy źródłem. Więc to jest chyba ważne, żeby porzucać te przekonania o oddzieleniu, przekroczyć dualizm, bo jesteśmy jednością i tak na to patrzę. Patrzę na to wszystko jako na moją własną kreację i w pewnym momencie, mówię o sobie i stricte w moim życiu, patrząc na gąszcz różnych konceptów odnośnie wyzwolenia, wzniesienia, przebudzenia, stwierdziłem, a dajcie mi spokój. Ja nie będę się karmił czekaniem na coś, że wybije określona data i wtedy, nie wiem, będzie rozbłysk. Albo właśnie, że przylecą i muszę czekać, aż przylecą. Albo, że my tutaj kolektywnie się wznosimy, będziemy się ileś tam lat jeszcze rozwijać, zanim przekroczymy masę krytyczną. Szczerze, ja to mam gdzieś. I na nic nie będę czekał. Ja zdecydowałem, że tu i teraz jestem wzniesiony, przebudzony i ja tu i teraz żyję sobie jak najlepiej i na nic nie czekam. Bo na coż tutaj czekać? Decydujemy za siebie i decyduję, że ja tutaj jestem szczęśliwym człowiekiem i żyję sobie korzystając z tego życia i jest mi dobrze. I wiecie co? Od kiedy przyjąłem taką postawę, ja widzę realne zmiany w moim życiu. To nie jest zwykłe prawo przyciągania. To nie jest przyciąganie, to jest kreacja. To jest synchronizacja ze światem, który nagina się do naszej woli, bo nasza wola jest właśnie tym, co to wszystko stwarza. Ja jestem zadowolony z miejsca, z punktu, w którym jestem. Ja wzniosłem siebie, ja ocaliłem siebie. Przy czym, mówiąc wzniosłem siebie, mam na myśli to, że my wszyscy już jesteśmy wzniesieni. My już jesteśmy oświeceni, tylko kwestia uświadomienia sobie tego, zrozumienia, że to już, że to nie jest czekanie na coś zewnętrznego, tylko to jest zaglądnięcie do środka i podjęcie decyzji, że już. A nawet ja już wcześniej, ja cały czas byłem wzniesiony. I pojmowanie tego jest tym kluczem, którego potrzebujemy. Ja to widzę w swoim życiu, jak to w nim pracuję. Na nic nie narzekam. Ja nie chodzi o to, że ja jestem miliarderem, bo nie jestem miliarderem, wręcz przeciwnie. Żyję sobie skromnie, ale swobodnie. Jestem zadowolony. Jestem wolny. Ja to czuję. I jestem zadowolony z tego punktu, gdzie jestem. I bycie tym człowiekiem, który się przebudził, udało mu się nie wiadomo co, to nie jest ktoś, kto jest obrazkiem człowieka sukcesu niczym z gazety. Ja słyszałem o różnych ludziach wysoko rozwiniętych, którzy na przykład pracują dalej jeżdżąc jakąś rykszą na przykład. Był taki człowiek, ale ten człowiek ma taką świadomość, że to wszystko sprawia mu radość, życie jest jego zabawą. Ja nie mówię, że ja jestem na takim poziomie, ale mam namiastkę tego, ja w to wchodzę. Wiecie, mi jest dobrze. To też nie jest
jakoś od bardzo dawna, ale był ten moment krytyczny, gdzie dosłownie wyszedłem z systemu i przekształciłem swoje życie zgodnie z swoją wolą, a nawet lepiej. To, co otrzymałem, jest przekroczeniem moich oczekiwań i jest mi cudownie. Dlatego też jestem zdania, żeby puścić tę kontrolę i planowanie z tego ziemskiego poziomu i pozwolić naszej gwiezdnej świadomości działać, naszemu wyższemu ja, nie zewnętrznemu bożkowi czy komuś takiemu, nasze zewnętrzne wyższe ja. Zewnętrzne w sensie siedzące wyżej. Jak to jest drzewo, ja jestem przy korzeniach drzewa, powiedzmy, ale na gałęzi siedzi to moje wyższe ja, które pozornie jest na zewnątrz i ono mówi mi: słuchaj, tobie się wydaje, że ty masz iść w prawo, ale ja ci mówię, ty idź w lewo. Zaufaj mi. Ty tego nie widzisz, ale widzisz zatem na korzyść. Więc rozpoznaję w sobie te rzeczy i słucham tego. Zdaję się na to, bo nawet jak nie wiem, co będzie, to wiem jedno, że będzie dobrze. Mówię, nie wiem, jak to się zrealizuje, nie wiem, w jakiej formie, ja się otwieram na przyjmowanie i wiem, że będzie dobrze, choć nie wiem, w jaki sposób. Przy czym nie chodzi mi tutaj o pasywność, że należy leżeć i ojeju, pieniądze, czemu pieniądze mi nie kapią z nieba, czemu kufer złota się nie pojawił. Nasza aktywność jest wymagana, ale ta aktywność to jest raczej rozpoznawanie okazji, rozpoznawanie tego, co do nas przychodzi, a gdy przychodzi, chwytamy to, idziemy za tym i korzystamy z tego. Bo jeżeli tego nie zrobimy, no to ciężko, żeby się wtedy coś zadziało. Bo to po prostu do nas przychodzi, to się nam pokazuje, ale już mówiłem, te przysłowiowe drzwi otworzyć musimy sami i musimy przez nie przejść. Nasze wyższe ja nam po prostu je pokazuje. Odszedłem na koniec od tematu federacji, ale uważam, że to było ważne podsumowanie, które prezentuje mój punkt widzenia na tą całą sytuację. Natomiast sama federacja, wiem, że może z tego, co mówiłem, szkicuje się jej negatywny obraz, i z mojego punktu widzenia też bym bardziej ją chyba widział jako coś negatywnego, ale tak naprawdę, czy możemy mówić o jakiejś prawdzie, są różne punkty widzenia w zależności od ras, od frakcji. Mam nadzieję, że udało mi się oddać całe to zamieszanie, które tam funkcjonuje i tą potęgę federacji, bo federacja jest czymś, co absolutnie dominuje. To nie jest wojna z gadami. Mogliby w tej chwili z gadami zrobić wszystko. To nie jest ten czas, kiedy federacja była osłabiona. Federacja jest potężna. I gady nie stanowią wyzwania. Dlatego na pewnym poziomie współpracują, ponieważ gady nie dają teraz federacji pretekstu, by ta interweniowała w taki sposób otwarty, jak to było na Alpha Centauri, a my tutaj na Ziemi siedzimy, myśląc, że jesteśmy wolni, no ale tkwimy w zniewoleniu mentalnym, zaś Matrix, który jest tutaj nałożony, jest to Matrix tłumiący nasze wibracje, jest to też Matrix cyfrowy, generujący pewne rzeczy, nieprawdziwe obiekty, nieprawdziwi ludzie, mamienie naszej percepcji po to, by kreowała podświadomie pewne wydarzenia, pewne rzeczy. I nawet gdyby ten Matrix technologiczny, który jest rzutowany z Księżyca, z tego statku Andromeda, o którym mówiłem, on był zasilany 12 ogniwami, z tego funkcjonuje obecnie 4, a z tych 4 2 już chyba ledwo. Więc to wygaśnie, bo to nie jest generator wolnej energii, to jest chyba energia jądrowa i ona się w końcu wyniszczy. Ale nawet po zniszczeniu Matrixa ludzie na obecną chwilę mają takie przekonania, że obecny stan rzeczywistości mogą utrzymywać swoim przekonaniem. Po prostu kolejny mentalne tak weszły, że nawet bez technologicznego Matrixa to wszystko by zostało, bo ludzie przekonaniem o rzeczywistości dalej by je utrzymywali. Ale jednocześnie przez to, że Matrix padł, czy pada, ale jak w końcu padnie, to te wibracje będą stopniowo wzrastać i już wzrastają cały czas. Jesteśmy podkręcani na tej drodze, więc dlatego wszystko się szybciej manifestuje i świadomość wzrasta. Zatem, wiecie, ja jestem optymistycznie nastawiony i gorąco każdemu życzę, żeby zamiast słuchać strasznych rzeczy czarnowidzów i słuchać o zniewoleniu, żebyśmy mieli świadomość tego, jak potężni, jakimi kreatorami jesteśmy i że nie musimy na nic czekać, że wybieramy nasze wzniesienie tu i teraz i jesteśmy gotowi, by nie zasilać negatywnych rzeczy i do tego, by być
partnerami dla międzygalaktycznych ras. I tym optymistycznym akcentem zakończymy. Trzymajcie się, do następnego i cześć!